To był bardzo intensywny tydzień, mimo że nie było posiedzenia plenarnego. Będzie w następnym tygodniu w Strasburgu. Ale w tym tygodniu mieliśmy wiele spotkań i dyskusji. Dopięte zostały uwagi, jakie Parlament chce przedstawić, związane z traktatem handlowym i inwestycyjnym ze Stanami Zjednoczonymi. Dopięte zostały nasze głosy, jeśli chodzi o przyszłotygodniową debatę dotyczącą copyrightu, i na pewno ta wolność panoramy zostanie obroniona. Myślę, że to jest bardzo nam wszystkim potrzebne. Ale oprócz tego organizowałem spotkania ważne dla rozwoju i rewolucji cyfrowej. Po pierwsze, dyskusję wieczorną o I, czyli cyfrowej identyfikacji i identyczności. Nie będą możliwe rozwijające się usługi handlowe, sprzedaż, załatwianie różnych spraw, jeśli nie będziemy mieli potwierdzonych, wystandaryzowanych w całej Europie, podobnych do siebie, rozmawiających ze sobą, naszych identyfikacji, takiego elektronicznego dowodu osobistego. Bo to niekoniecznie w przyszłości będzie chodziło tylko o dowód z chipami, które mają elektroniczne funkcje, ale pewien sygnalizator naszej tożsamości przekazywany drogą elektroniczną, obecny w internecie, ułatwiający nam załatwianie wszystkich spraw administracyjnych i załatwianie spraw biznesowych. Organizowałem także debatę o data-driven security, czyli o tym, jak budować bezpieczeństwo poprzez przetwarzanie danych, niekoniecznie danych osobowych. Jak mówimy o bezpieczeństwie, często boimy się, że to chodzi o kolejne katalogi danych osobowych, żeby więcej wiedzieć o obywatelach i wtedy lepiej ich chronić. Otóż rozmawialiśmy o tym, jak analiza spektrum kolorów w zdjęciach pozwala wyodrębniać bazy zdjęciowe, które na pewno wiążą się z pornografią, i wtedy ostrzegać przed tymi bazami, a także tropić tych, którzy te zdjęcia umieszczają w internecie. Rozmawialiśmy o tym, jak analiza różnych zestawów danych może nas doprowadzić do przestępców, a skala przestępczości w internecie to jest wartość w 2014 roku 400 miliardów dolarów. Każdy z nas może się czuć zagrożony i nie ma co rozkładać rąk, nie ma co mówić, że internet jest zły, bo internet jest wspaniałym dobrem, tylko trzeba mieć dobre narzędzia do walki z tym, co złe, z cyberprzestępczością, z cyberszpiegowstwem. Takie możliwości są. Firmy podczas tej debaty przedstawiały nowe możliwości techniczne, żebyśmy czuli się bezpieczniej. I wreszcie dyskusja o tym, którą także organizowałem razem z General Electric, która dotyczyła tego, jak łączyć modernizację energetyki z użyciem narzędzi cyfrowych, bo to może być taka dodatkowa synergia. Nie ma dzisiaj możliwości rozwoju energetyki, wiedzy o tym, ile mamy w magazynach energii, to jest ważne dla energii odnawialnej, wiedzy o tym, jak indywidualnie używamy energii po to, żeby sami siebie, żebyśmy mogli stymulować w tej naszej oszczędności i większej efektywności. Narzędzia cyfrowe takie możliwości stwarzają, o tym rozmawialiśmy. Z każdej z tych rzeczy będzie jakaś kontynuacja. Będą raporty, będą kolejne dyskusje w parlamencie. Robię to po to, żeby sprawy cyfrowe rzeczywiście były głęboko traktowane, żeby przechodziły na życie, żeby przechodziły na sprawy gospodarcze i żeby rozwiązania cyfrowe służyły nam wszystkim, jako obywatelom, jako konsumentom, jako użytkownikom. Dobrego weekendu.